Po trzech latach funkcjonowania nieodpłatnej pomocy prawnej, ustawa o niej została znowelizowana w sposób, który znacznie rozszerzył krąg osób mogących skorzystać z darmowego wsparcia profesjonalnego prawnika. Do chwili wejścia w życie noweli, ustawa, która miała za zadanie wspieranie niezamożnych obywateli w uzyskaniu porady prawnej, dość mocno ograniczała krąg osób uprawnionych do skorzystania z takiej możliwości. Poprzedni stan prawny, poza osobami poniżej 26 Roku życia i seniorami, którzy ukończyli 65 lat, posiadaczami karty dużej rodziny i obywatelami korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej, przyznawał prawo do korzystania z porad kombatantom, weteranom i osobom znajdującym się w stanie zagrożenia na skutek klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej. Ograniczenia te powodowały, że na organizację i utrzymanie punktów pomocy wydawano ogromne środki. Przy minimalnej skuteczności wsparcia. Nowelizacja zlikwidowała te ograniczenia, i od 1 stycznia bieżącego roku z porad prawnych w określonym zakresie mogą korzystać wszyscy obywatele, niezależnie od wieku czy statusu materialnego. Osoby zainteresowane w biurach rozsianych na terenie całego kraju mogą aktualnie uzyskać pomoc prawną czy pomoc w załatwieniu spraw urzędowych lub rozwiązaniu dotykających ich problemów. Aby taką pomoc dostać, wystarczy złożyć oświadczenie o tym, że nie stać nas na uzyskanie pomocy prawnika na zasadach rynkowych. Nowym elementem systemu jest także dostęp do nieodpłatnych mediacji. Ustawa posiada jednak pewne wyłączenia. Nie mogą z niej korzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą, sięgające po usługi prawnicze w związku z tą, że właśnie działają